Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam posła Stanisława Wziątka, witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bogdana Błaszczyka. Drodzy Państwo, takim szybkim biegiem pomajówkowym postanowiliśmy się z Państwem spotkać, aby kontynuować temat związany przede wszystkim ze sprzedażą nabrzeża portowego po Superfishu. Sprawa od kilku tygodni znana większości kołobrzeżanom, sprawa, która wywołuje wiele kontrowersji. Niestety z punktu widzenia jakby obserwacji przez SLD tutaj w Kołobrzegu, ale i na arenie parlamentarnej nie widzimy jakby tutaj kroków, które doprowadzą do szczęśliwego finału tej sprawy. A szczęśliwym finałem będzie zakup nabrzeża przez spółkę do tego powołaną, czyli Zarząd Portu Morskiego. To się nie dzieje. Dzisiaj pozwoliłem sobie jako szef Rady Powiatowej SLD zaprosić Stanisława Wziątka, który nas wspiera tutaj w kwestii rozwiązania tego problemu. Mamy nadzieję, że jego poczynania, ale i tutaj nasza inicjatywa, o której powiemy później, będzie skuteczna i przyniesie nam rozwiązanie tej całej sprawy. Drugą rzeczą, którą chcieliśmy się poruszać, to jest sprawa, która się wydarzyła w ostatnim momencie tak naprawdę i postanowiliśmy poinformować Państwa o tym, a mianowicie w ostatnich dniach kwietnia zostały sprzedane dwa obiekty Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko i również chcielibyśmy tutaj tę sprawę wyjaśnić i doprowadzić do tego, aby Rada Nadzorcza, ale przede wszystkim prezes uzdrowiska Kołobrzeg S.A. odpowiedzieli nam na kilka pytań, bo tak naprawdę tych pytań w stosunku do funkcjonowania tej firmy narodziło się w ostatnim okresie sporo. Pozwolicie, że przekażę głos Stanisławowi Wziątkowi, aby kontynuował. Szanowni Państwo, sytuacja dotycząca nabrzeża portowego to skandal. To ogromny skandal. Jak można tracić szanse rozwojowe dla miasta? Polityka państwa określała, że tego rodzaju nabrzeża powinny pozostać w małych portach w rękach samorządów. Że to samorząd jako gospodarz terenu może mieć wpływ na kreowanie rozwoju tego portu, stwarzając możliwość korzystania z infrastruktury portowej dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które działają w tym obszarze. To, co się wydarzyło, że jedna z grup rybackich może zostać właścicielem części nabrzeża portowego, jest skandalem, zwłaszcza, że tego rodzaju rozwiązanie eliminuje podmiot, który jest powołany do tego, żeby tą politykę gospodarczą na nabrzeżach miasta i portu Kołobrzeg prowadzić. W związku z tym przygotowałem w ubiegłym tygodniu specjalną interpelację, którą kieruję do pani premier Bieńkowskiej. Pani premier odpowiedzialna jest za rozwój regionalny i odpowiedzialna jest także za szeroko rozumiane wykorzystanie funduszy europejskich. Uważamy, że fundusze europejskie powinny służyć całej społeczności lokalnej, a nie tylko określonej grupie interesów. I dlatego środki europejskie powinny być przekazane tym podmiotom, które dają taką możliwość korzystania z całej infrastruktury wszystkim zainteresowanym. Drugi aspekt odnosi się do dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania sytuacji, w której gospodarz terenu, a więc port Kołobrzeg, nie może prowadzić realnej polityki rozwoju. Dlatego też spodziewamy się, że pani premier zainteresuje się sprawą i także przywoła ministra rolnictwa, który odpowiada w części za wykorzystywanie tych funduszy na obszar rybołówstwa i rybactwa i spowoduje wyjaśnienie tej sytuacji. Naszym zdaniem w pełni świadomie eliminowano wniosek portu Kołobrzeg po to, żeby
jedna z grup rybackich mogła uzyskać środki finansowe i jednocześnie stawiać warunki w przyszłości dla tych, którzy chcieliby z tej infrastruktury korzystać. Niezależnie od interpelacji, która została złożona w ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu zabiegam o to, aby do porządku obrad tego posiedzenia Sejmu, który rozpoczyna się w środę, wprowadzony został punkt w ramach informacji bieżącej o wyjaśnienie sytuacji związanej z zagospodarowaniem terenów w porcie Kołobrzeg. I mam nadzieję, że pani premier Bieńkowska albo któryś z wiceministrów przez nią wskazanych wyjaśni, jakie działania podejmie rząd, żeby nie dopuścić do ograniczenia możliwości rozwojowych portu kołobrzeskiego i jednocześnie właściwego wykorzystania funduszy europejskich. Zadajemy trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy pani premier spowoduje, aby prześledzono cały proces rozpatrywania wniosku złożonego przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy pani premier dostrzeże i dostrzega ten niebezpieczny dla rozwoju kraju problem prywatyzacji nabrzeży portowych i bierze pod uwagę ten przykład kołobrzeski? Bo jest to incydent u nas, ale niestety ten incydent może być powielany i powtarzany także w innych mniejszych portach. I co ważne, perspektywiczne, to jest pytanie dotyczące tego, czy resort infrastruktury podejmie działania legislacyjne zabezpieczające interesy Skarbu Państwa na terenach portowych. To tyle, jeśli chodzi o tą kwestię. Natomiast druga sprawa, która została poruszona przez pana przewodniczącego Jacka Kusia, jest równie bulwersująca. Osobiście zabiegałem o to, aby Ministerstwo Skarbu Państwa zrezygnowało ze swoich planów prywatyzacyjnych wobec pięciu uzdrowisk, które miały być sprywatyzowane. To były ostatnie uzdrowiska, które należały do Skarbu Państwa i w rękach Skarbu Państwa się znajdowały. To udało się osiągnąć. Udało się spowodować, że cały majątek, ale jednocześnie działalność uzdrowiskową, działalność leczniczą, a nie tylko i wyłącznie wypoczynkową i turystyczną, przejmuje na siebie samorząd województwa. I okazuje się, że my mówimy o wielkiej szansie, o zwycięstwie, a po cichu, potajemnie, bez przetargu, prezes uzdrowiska Kołobrzeg sprzedaje część swojego majątku. I to sprzedaje obiekty przynależne do tak bardzo potrzebnego sanatorium Słoneczko. To jest skandal. Ale najpierw, żeby nie stawiać zbyt mocnych oskarżeń, chcemy, aby to zostało wyjaśnione. Aby pan prezes poinformował nas, czy ma zgodę na to, żeby ten majątek był zbyty, dlaczego on jest zbywany i dlaczego nie wykorzystuje się szansy zagospodarowania tego terenu w taki sposób, żeby on służył uzdrowisku, a nie znowu przechodził w ręce prywatne. W związku z tym nasi radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zadadzą pytania i interpelacje złożą na ręce marszałka województwa w tej sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi będziemy mogli podejmować dalsze działania. Drodzy Państwo, pozwolicie jeszcze, że gwoli uzupełnienia wypowiedzi pana posła Stanisława Wziątka. Jako radni Rady Miasta postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce w związku z tym, że organ prowadzący tak naprawdę Zarząd Portu Morskiego i zarazem członek komisji, komitetu monitorującego rozdział środków jakby nie wywiązał się z naszym zdaniem ze swoich obowiązków. Postanowiliśmy jakby kwoli rozpaczy skierować również oddzielnie pismo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Marka Sawickiego. W piśmie tym opisaliśmy całą sytuację i nasze zażenowanie całą tą sprawą, która dzisiaj, możemy powiedzieć, ciągnie się miesiącami, a jej jakby korzenie trwają dużo dłużej.
prezes, który naszym zdaniem zrobił wszystko, aby te środki na zakup tego nabrzeża pozyskać, został tak naprawdę osamotniony i dlatego jako radni Rady Miasta, którzy interesujemy się bardzo mocno tym problemem, chcemy tutaj uczulić ministra Marka Sawickiego, aby również zainterweniował, ale również to, co powiedział pan poseł, żeby ministerstwo przyjrzało się tym, co się dzieje z rozdziałem środków unijnych w kontekście samorządów, ale przede wszystkim firm komercyjnych, które działają na rynku niekoniecznie po to, aby działać na rzecz lokalnego samorządu, ale po to tylko, żeby komercyjnie realizować swoje interesy. To jest naszym zdaniem zjawisko patologiczne, które ma miejsce w całej Polsce i powinniśmy tutaj jako radni, jako posłowie tego tematu, mówiąc kolokwialnie, nie odpuszczać. Sądzimy, że szczebel ministerialny, wystąpienie pana posła i tutaj nas jako radnych Rady Miasta przyniesie w końcu skutek i w sierpniu, na początku sierpnia, bo na początku sierpnia, przypomnę, upływa termin rozstrzygnięcia środków, które mają być skierowane na zakup tego nabrzeża i mamy nadzieję, że ta sprawa zakończy się pomyślnie. Proszę pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta o uzupełnienie. Szanowni Państwo, po tym, co powiedział pan poseł, który merytorycznie przedstawił sprawę, ja tutaj mam mało do dodania, z wyjątkiem tego, że moja postawa, czy mój stosunek jest troszeczkę taki bardziej emocjonalny, dlatego że byłem zaangażowany w tworzenie komunalnego zarządu portu. Wiem, jakie cele przyświecały temu, jakie są niezmienne do dzisiaj. Ja to nazwę bardziej dosadnie niż pan poseł. Ja to nazywam sabotażem na interesie państwa. Zastanawiam się nawet, czy komu ja płacę swoje podatki, czy to państwo jeszcze istnieje i czy prowadzi jakąkolwiek politykę morską. Bo tak jak to publicznie już pan prezes portu powiedział, jest to wyprzedaż granic państwowych. Przecież całe nabrzeże jest w ręku Skarbu Państwa i państwa, bo samorząd to też jest przecież organ państwowy, jest w tej chwili na naszych oczach za pieniądze uzyskane z Unii Europejskiej, nie pieniądze prywatne, za pieniądze uzyskane z Unii Europejskiej, które są skierowane na rozwój naszego kraju, wyprzedawane w ręce prywatne. Ja tego po prostu nie mogę strawić. Twierdzę, że jeżeli ten akt się dokona, to będę stawiał wniosek, żeby zlikwidować Komunalny Zarząd Portu, naszą spółkę i żeby Grupa Rybacka przejęła całość odpowiedzialności za funkcjonowanie portu jako całości. Bo taka polityka po prostu nie ma sensu. Nagannie odnoszę się również do postawy pana prezydenta, który na ostatniej komisji budżetowo-gospodarczej oświadczył nam oczy, że nie jest członkiem komisji sterującej, a sprawdziliśmy, jest. A więc jego postawa jest tutaj w rozdziale tych środków moim zdaniem kluczowa, i nie znajdujemy wyjaśnienia, dlaczego postawa pana prezydenta jest taka, jaka jest. Oficjalnie on się opowiada również za tym kierunkiem, który my tutaj preferujemy. Ale pytanie to, co robił, gdzie był, kiedy takie decyzje w Admirze zapadały. Przecież był przy stole, gdzie takie decyzje były podejmowane. Dlaczego nie protestował? Dlaczego nie bronił zasad? Dlaczego nie bronił zasad zawartych w ustawie o przystaniach i portach morskich? Ja myślę, że to, co w tej chwili ta nasza inicjatywa jest zwrócona głównie do wszystkich radnych. To pismo, które zredagowaliśmy, które pod względem poprawności zweryfikowaliśmy nawet tu w konsultacjach z panem prezesem zarządu portu, zaoferujemy do podpisu wszystkim radnym, bez względu na opcję polityczną, bo uważam, że wszyscy
swoim podpisem, swoją postawą zamanifestujemy swój stosunek do interesu państwowego i do interesu tego miasta. To tyle, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem tylko dodać, że w zależności od tego, jaką uzyskamy odpowiedź, jakie nasze zaniepokojenie wzbudzi zainteresowanie rządu i chęć wyjaśnienia tego problemu, będę warunkował, czy tego rodzaju sytuacje, które ja mogę nazwać patologią, patologią, która ociera się o przestępstwo związane z naruszeniem interesów gospodarczych państwa, czy nie złożyć oficjalnego zawiadomienia o możliwości dokonania przestępstwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tylko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dotyczy granic kraju, to dotyczy majątku ogromnej wielkości i to musi być wyjaśnione. Zwłaszcza, że w procedurze, która dotyczy przyznawania funduszy europejskich, naruszono nie tylko standardy, ale naruszono przede wszystkim interes społeczny i gospodarczy regionu. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę. Jeżeli są, to oczywiście prosimy. Jeżeli mogę powiedzieć, ja się dowiedziałem tak naprawdę dopiero wczoraj, że został zakończony proces sprzedaży dwóch pawilonów Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko. Rozmawiałem z pracownikami firmy. Niestety, mówiąc wprost, nie chciałbym tutaj siać zbędnej sensacji. Klimat w tej firmie jest bardzo niedobry. Ludzie boją się rozmawiać, ludzie boją się mówić tego, co tam tak naprawdę się dzieje. Ja nie chciałbym dzisiaj tutaj wystosowywać jakichś oskarżeń czy zarzutów, bo tak naprawdę jeszcze nie znamy dokładnie sprawy. Wiadomość jest taka, że dwa pawilony zostały sprzedane. Bardzo zintensyfikowane były działania związane ze sprzedażą tych pawilonów. Komuś, mówiąc wprost, zależało na tym, aby te obiekty szybko zbyć. Od tego mamy swój klub w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i tutaj za pośrednictwem pana posła te pytania do sejmikowych radnych skierujemy. Jest wiele innych elementów związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska, bo nic tak naprawdę nie daje wiarygodności jak to, co mówią ludzie, którzy tam pracują, a mówią dużo rzeczy bardzo ciekawych, którymi w przyszłości jako klub radnych, ale zarówno w mieście, jak i w sejmiku będziemy się chcieli zająć. Mówi się o zatrudnianiu, mówi się o różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem tam pewnych środowisk. Będziemy chcieli to wyjaśniać i monitorować to na bieżąco. Przy czym decyzję organu właścicielskiego jeszcze Skarbu Państwa znaliśmy przed komunalizacją i ta decyzja wyrażała zgodę na bezprzetargową sprzedaż tych zbędnych, zdaniem zarządu uzdrowiska, pawilonów. Natomiast sądziliśmy, że po przekazaniu, po komunalizacji, organem właścicielskim jest już marszałek województwa i to on powinien ponownie wyrazić taką zgodę czy aprobatę do poprzednich decyzji. I stąd chyba nasze zainteresowania biegną w kierunku marszałka, czy jego polityka w dalszym ciągu jest taka sama jak polityka Skarbu Państwa, która nie polegała na tym, żeby dofinansowywać uzdrowiska, tylko żeby pozbywać się tych części, które wymagały nakładów inwestycyjnych. Tutaj mieliśmy zapewnienia, że polityka zarządu województwa będzie inna. Właśnie będzie prorozwojowa, że będą inwestycje, że będą nakłady, że perspektywa przed rozwojem tego uzdrowiska otwiera się dość szeroko. I nagle ta decyzja jest dla nas zaskoczeniem, bo ja nie sądzę, żeby prezes uzdrowiska podjął tą sprzedaż na podstawie decyzji dawnej jeszcze Skarbu Państwa. I tutaj jeszcze nie mamy pewności, będziemy
chcieli te sprawy wyjaśniać. A powracając do małego pytania, co w tym złego, że zostało to sprzedane? W sensie, jaki ma to wpływ? Co państwo widzą? Jakie zagrożenie? Nie wiem. Otóż proszę państwa, zagrożenie przede wszystkim polega na tym, że my nie zgadzamy się na tego rodzaju filozofię funkcjonowania tego obszaru, który się nazywa lecznictwo uzdrowiskowe. I ponieważ Ministerstwo Skarbu Państwa wcześniej miało taką politykę, aby sprywatyzować wszystkie uzdrowiska, powiedzieliśmy nie. Ministerstwo przyznało się do błędu. Powiedziało tak, to błąd, wycofujemy się, przekazujemy te obiekty, przekazujemy cały majątek przedsiębiorstwa samorządowi województwa. Odbyła się sesja sejmiku, odbyła się sesja w Kołobrzegu, sesja Rady Miasta, przekazywali nam przedstawiciele samorządu województwa, ale także i prezes portu, informacje o tym, jak będzie uzdrowisko się rozwijało. Że będą nakłady, że będą inwestycje, że będzie się uzdrowisko raczej rozwijało, a nie zwijało. Nie ma żadnej, nie było informacji o tym, że uzdrowisko będzie likwidowane w częściach. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, o którym mówimy. Że uzdrowisko jako hasło zostaje, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, a części tego przedsiębiorstwa będą bezprzetargowo zbywane. Nie chcemy jeszcze w tej chwili mówić dla kogo, bo nie wiemy. Nie chcemy powiedzieć, co tam będzie powstawało, ale dlaczego w takim miejscu jak Kołobrzeg, z taką lokalizacją, jak ma Słoneczko, ma być zbywany obiekt, a nie chce się rozwijać samo przedsiębiorstwo. Pan marszałek i jego przedstawiciele wielokrotnie mówili, że zainwestują w to przedsiębiorstwo również fundusze europejskie. Czemu tego nie robią? To jest niebezpieczeństwo polegające na tym, że fragmentami, etapami będzie zbywane przedsiębiorstwa, więc będzie powrót do polityki, na którą nie było wcześniej zgody. Ja jeszcze ważna rzecz dodam. Czy misją uzdrowiska jest wspieranie fragmentu służby zdrowia, jaką jest leczenie profilaktyczne, w tym dzieci i młodzieży, czy misją tej spółki jest zysk? Bo jeżeli tak, w takich kategoriach rozpatrujemy, to oczywiście racjonalnym jest pozbywanie się nierentownych części majątku. Nie od dzisiaj wiadomo, że stawka za leczenie dzieci jest nie na najwyższym poziomie i w interesie fiskalnym uzdrowiska nie jest prowadzenie tego Słoneczka. W interesie prezesa, który jest nastawiony na zysk, jest likwidacja tej nierentownej działalności. Natomiast jeżeli chodzi o misję uzdrowiska, tak jak my ją rozumiemy, to powinniśmy utrzymać to leczenie, żeby dzieci z Polski miały w uzdrowisku w Kołobrzeskim swoje miejsce i swoje leczenie. Była tu wielka konferencja, pani poseł z Wrocławia, poseł PO, apelowała do władz uzdrowiska, żeby te wychodziły z większą ofertą i promocją leczenia dzieci i młodzieży, bo lekarze na Śląsku nie wiedzą, że w uzdrowisku się dzieci leczy. A przecież mówiliśmy wtedy, że problem leczenia leży w tym, żeby podnieść odpowiednią stawkę za leczenie dzieci, żeby to było dla prezesa rentowne. I tutaj kłóci się ta filozofia właśnie cały czas, jak do tego mamy podejść. Czy to jest uzdrowisko, które ma być realizować część zadań służby zdrowia, czy to ma być tylko spółka Skarbu Państwa, która ma być nastawiona na zysk. A jeśli tak, no to wiadomo, kto się będzie tam leczył.